3, 2, 1 i wystartował 24 Piękny Wolności, którego ideuje prasa. Już po raz 24 warszawiacy, goście, w tym również goście zagraniczni, uczcili rocznicę wyzwolenia Polski biegnąc 10 km w barwach narodowych. Tegoroczny bieg niepodległości był rekordowy. Wzięło w nim udział 8,5 tysiąca zawodników. Rekordowo krótko, bo tylko 2 dni trwały zapisy dla wszystkich chętnych. Bieg odbył się pod patronatem prezydent miasta stołecznego Warszawy, pani Hanny Gronkiewicz-Walc. Twarzą tegorocznej edycji biegu ponownie został Jaś Mela, polarnik, założyciel fundacji Poza Horyzonty. Jako ambasador dzisiejszego biegu niepodległości występuję tutaj trochę w imieniu tych wszystkich, którzy nie biegają, a może kiedyś by chcieli. Ludzi niepełnosprawnych, którzy potrzebują naszego wsparcia, potrzebują pomocy w tym, żeby móc najpierw uzbierać pieniądze na nogę, na której można pobiec. A wtedy już mogą śmigać, czy na biegu niepodległości, czy na wielu innych biegach. Mogą po prostu sobie biec przez swoje życie. Pogoda bardzo nam sprzyja, ale to jest też niesamowite, że oprócz samego biegania, takiej radości i rozwijania jakiejś swojej pasji, możemy zrobić coś wymiernego, możemy komuś pomóc, dać komuś szansę na to, że być może za rok pobiegnie razem z nami 11 listopada. Atmosfera przed samym startem była niesamowita. Wszystkim udzielał się dobry humor, czuć było energię i radość. Pierwszy raz ze względu na moją siostrę, która mnie zmobilizowała, ona już czwarty raz startuje. No przede wszystkim bieg, prawda? No to jest jakieś upamiętnienie naszej historii, naszego kraju, prawda, taka łącz, prawda, ludzi wolnych, więc fajne hasło. Może jak najbardziej wziąć w tym udział i być potem dumny, tak? Mieć o czym opowiadać. Po pierwsze bieg niepodległości, po drugie rywalizacja z kolegą, po trzecie lepszy czas, lepsza moja życiówka. Chcę udowodnić koledze, że mimo że jestem starszy, to jednak wciąż jestem dużo lepszy. Dużo ludzi biega z powodu jakiejś idei, promują fundacje, tak, zbierają pieniądze na różne cele, także im więcej takich imprez, tym lepiej. W dodatku jest mało takich imprez dla rolkarzy. Z reguły wszystkie biegi są rozdzielone, czy nie ma startu dla rolkarzy, a tu został zachowany i bardzo nam miło jest przyjeżdżać do Warszawy. Mało trenowałem i biegnę dzisiaj rekreacyjnie, no bo w końcu jest święto, to nie można się przemęczać. Bieg niewątpliwie jest bardzo fajną imprezą sportową. Cieszymy się, że tyle osób biega, że to jest wielka radość dla sportowców, dla biegaczy. Natomiast jako dzień święta narodowego jest to święto bardzo istotne dla naszego narodu. Także jest miło, że jest tak fajnie, wesoło, barwnie. Bieg Niepodległości od wielu lat wspiera inicjatywy, które przyczyniają się do kultywowania tradycji historycznych. Podczas Biegu Niepodległości każdy mógł również wziąć udział w nietypowej zabawie, której partnerem było Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Uczestnicy, którzy pojawili się na biegu z wąsem, własnym lub doklejonym i zostali sfotografowani, mieli też szansę wziąć udział w konkursie z nagrodami. Na biegu nie zabrakło wybitnych sportowców, polityków, dziennikarzy i działaczy sportowych. Jako sportowiec nie mogłabym w piękniejszy sposób uczcić święta niepodległości. To jest po pierwsze. Po drugie, atmosfera, jaka się zrobiła wokół biegania w Polsce, jest tak fantastyczna, że porywa wszystkich. A to, że od lat włączałam się w takie akcje promując sport, mam nadzieję, że również zaprocentowało i dlatego efekty tego widzimy. Jest tutaj Adam Korol, mistrz olimpijski. Jest tutaj mnóstwo ludzi z Radek Dudycz, więc nasz przykład, mam nadzieję, porywa resztę. Ja myślę, że to jest jedna szansa, żeby wziąć udział tego dnia w Warszawie w publicznym wydarzeniu, które w jakiś sposób oddaje cześć święcie niepodległości i nie być narażonym na to, że popiera się którąkolwiek z opcji politycznych. Także pod tym względem jest to super sprawa. Ja myślę, że tutaj siedzą i będą stali w jednej linii startowej, tak, zarówno ci, co są po prawej, po lewej, w środku, albo ci, co są zupełnie apolityczni. Tak zwany nowoczesny patriotyzm. Chcemy uczyć Polaków na niepodległości i z tego względu obecny jest nasz mistrz olimpijski, żeby też brać udział z wami. My tu z kolegą byliśmy zawodnikami, także Jurek Skarżyński, dawny reprezentant Polski. A ja pierwszy zwycięzca biegu niepodległości, Jan Marchewka. No tak, trochę historii kawałek. Trasy biegu można było pokonać na kilka sposobów, biegnąc, jadąc na wózku, rolkach albo maszerując. Miłośnicy Nordic Walking startowali na dystansie około 6,5 km. Wśród zawodników były rodziny z dziećmi, Spartanie i żołnierze biegnący w pełnym rynsztunku. Pierwszy na mecie pojawił się Mariusz Giżyński z czasem 29 minut i 52 sekund. Jest Kuba Nowak, pomagał bardzo na pierwszej piątce, tak się umówiliśmy. Ja chciałem dzisiaj pobiec dobry wynik, zależało mi na tym. Kuba mi w tym pomagał, jest tak dobry, że dobiegł drugi. Także no, wielkie gratulacje dla Kuby, dziękuję za
za tą pracę. Cała przyjemność, tak. Na drugiej piątce się odbudowałem, dobiegłem drugi. Jest rewelacja. Czuję się mentalnym zwycięzcą. Wśród kobiet najszybsza była Agnieszka Mierzejewska-Ciołek. Na rolkach zwyciężył Bartosz Chojnacki, a na wózkach Bogdan Król. A te są szczególne zawody, ze względu na to, że jest to 11 listopada. Poza tym mówię, takie niespotykane te medale z tymi pierścieniami, nie? Gdzie kiedyś zawsze tylko zwycięzcy dostawali, a teraz wszyscy zawodnicy będą mieli. Nie? Pamiątka taka jak nigdzie w Polsce na tych biegach. Świetna organizacja, jeśli chodzi o obstawienie trasy. Polecam wszystkim sport. Zawsze. Oj, zaparowałam. Dziękujemy wszystkim za udział w biegu i za uczestnictwo w równoległych imprezach towarzyszących. Liczymy na Was w przyszłym roku i do zobaczenia.